Zakład Usług Wodno-Ściekowych, spółka z o.o. w Słubicach, buduje nowy wodociąg i stację podnoszenia ciśnienia. Celem jest dostarczanie wody mieszkańcom Kunowic i osiedla Zielone Wzgórza w Słubicach o każdej porze roku bez zbędnych zakłóceń. O stan inwestycji zapytaliśmy kierownika działu nadzoru techniczno-eksploatacyjnego Zakładu Usług Wodno-Ściekowych w Słubicach, pana Dariusza Kuczyńskiego. Sprzyjająca aura przede wszystkim umożliwia pomimo wszystko realizację faktycznie długo wyczekiwanej inwestycji. Jesteśmy prawie że na finiszu, tak? Rzecz w sumie najważniejszą, najtrudniejszą, czyli ułożenie magistrali 225 łączącej nowo budowaną stację podnoszenia ciśnienia i Kunowice została już ułożona. Przeszliśmy pod rondem, wodociąg przeszedł pozytywnie próbę szczelności. Na chwilę obecną już skupiamy się na samej stacji. Postawiliśmy dwa zbiorniki stalowe, dość gabarytowe, bo jeden zbiornik ma ponad 11 metrów wysokości i ponad 5 metrów szerokości, zbiorniki są dwa. Były małe problemy logistyczne, żeby go przywieźć, żeby je postawić. Na tej chwili zbiorniki już stoją. Również przeszły pozytywnie próbę szczelności. I teraz skupiamy się na tej stronie jakby hydraulicznej, czyli wszystkie zbiorniki muszą podłączone być do stacji podnoszenia ciśnienia. Za chwileczkę stację wyposażymy w niezbędny układ i dobrany zestaw pompowy. No i na końcu zostanie nam automatyka, procedury odbiorowe, oczywiście odbiór przez nasz wspaniały sanepid, bo wszystko się udaje jakoś utrzymać w reżimie tego reżimu sanitarnego, który jest kluczowy, jest to jednak woda spożywcza. No i myślę, że termin zakontraktowany uda się utrzymać. Firma spręża się robić wszystko, co w swojej mocy. Mieli małe jakieś tam przestoje spowodowane z chwilową izolacją niektórych pracowników. Na szczęście wszyscy są na budowie, są aktywni zawodowo. No i już faktycznie na ten miesiąc kwiecień, maj myślę, że osiągniemy ten główny z tych wszystkich celów, czyli osiedle Zielone Wzgórza będzie zasilane swoim niezależnym rurociągiem ze swoją niezależną stacją podnoszenia ciśnienia oraz równolegle miejscowość Kunowice również będzie zasilana ze swojego rurociągu, ze swojej stacji podnoszenia ciśnienia. Oczywiście jestem bardzo zadowolony z tej inwestycji. Myślę, że usprawni to i pomoże mieszkańcom naszej wsi. Wiem, jaki jest problem z wodą, a szczególnie w okresie letnim. Także z mojej strony ogromnie dziękuję za tą inwestycję. Budowa nowego wodociągu i stacji podnoszenia ciśnienia to jedno z kolejnych bieżących, ważnych zadań realizowanych przez Słubickie Wodociągi po zakończeniu ogromnego projektu współfinansowanego z funduszy unijnych pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice.